Zapytano mnie ostatnio jako aktora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Proszę pana, jak zagrać jajko? Bo córka miała na egzaminie takie zadanie. Na egzaminie do szkoły teatralnej. Jak zagrać jajko? No właśnie, jak? Jak w ogóle grać? Co to znaczy grać? Jaka jest metoda na to, żeby dobrze zagrać? Nie ma jednej metody. Oczywiście. Jest metoda Stanisławskiego, starej, dobrej szkoły rosyjskiej. Jest metoda Michaiła Czechowa, którą się posługują wielkie gwiazdy hollywoodzkie. Niezwykle modna jest dzisiaj metoda improwizacji Keitha Johnstona. Nie ma jednej metody. Aktor musi być wszechstronny. Aktor musi korzystać z pełnej różnorodności, bo aktor musi umieć mówić, czytać, recytować, śpiewać. Musi umieć powiedzieć wyimpostowanym głosem, tak żeby z narodowej sceny był słyszalny w ostatnim rzędzie. Ale musi też mieć świadomość kamery. Musi umieć grać ciałem. Musi mieć świadomość ekspresji ciała. Różnorodność, wszechstronność. Tak. No i wracając do tego jajka. Zagrać jajko. Wydaje się to abstrakcyjne. Zagrać jajko. Co? Twardość skorupki? Strukturę białka czy też żółtka? Nie. Bo jeśli pomyślimy sobie, że jajko może być na przykład na twardo albo na miękko, może być źródłem życia, może być też sadzone, może być jajecznicą, no i tu się otwierają pola do zagrania jajka. Ja na swoim egzaminie do szkoły teatralnej grałem jajko sadzone.